Teren stacji jest powszechnie dostępny, można sobie przyjść, pospacerować, ale nie zawsze mamy czas, żeby oprowadzać. Przewodników zapewniamy w niedzielę, do 10 września włącznie, 11.40, 14.40 i tak co roku robimy, więc o podobnych godzinach. Natomiast jeżeli ktoś sobie chce we własnym zakresie pospacerować, to może przyjść w zasadzie w dowolnym momencie. Jedyne, o co prosimy, to żeby nie wchodzić do wagonów, nie wchodzić do hali, no bo to jednak może stanowić pewne niebezpieczeństwo. Sama stacja, choć się nazywa Bytom Karp, nie znajduje się w Karpiu. Znajduje się w części Bytomia, zwanej potocznie Kleifeldem, a w swojej obecnej formie powstała w połowie lat 20. XX wieku, zwłaszcza parowozownia, którą będzie można zobaczyć za chwilę. Jest obecnie największą stacją kolei wąskotorowych w Polsce, natomiast mieliśmy większą, to była stacja Maciejkowica, ale po niej to już nie został nawet kamień na kamieniu. Mamy kolekcję taboru, to jest, mamy dość bogatą kolekcję lokomotyw spalinowych produkcji polskiej i rumuńskiej, produkcji ZNDK Wrocław, produkcji Chrzanowa, pierwszej fabryki lokomotyw w Polsce, czy zakładów imienia Dzierżyńskiego albo Fabloku, ta sama firma, trzy różne nazwy. Mamy jeden z najstarszych czynnych wagonów w Polsce, jest to wagon rowerowy, zbudowany w roku 1896 i kursujący do dzisiaj. No i chyba najbardziej takim ciekawym, spektakularnym przykładem taboru u nas jest czynny parowóz. Parowóz Ryś, zbudowany w roku 50. Pracował przez 20 lat w zakładach cynkowych w Szopienicach. Potem porzucony, no prawie porzucony, stał sobie pod płotem i czekał do roku 2019, aż trafił do nas. I po 50 latach, 51 latach, dzięki wysiłkowi finansowemu Stowarzyszenia Miasta Bytomia, kilkuset osób, które zrzuciły się na wrzutce i kilku górnośląskich firm, wrócił do żywych. No ciekawostką jest i czymś niespotykanym przywrócenie parowozu do życia po 50 latach. Część tego taboru jest eksponatami i będzie eksponatami, bo na przykład są zbyt zdekompletowane, żeby dało się naprawić, albo są przed taborem kopalnianym na inny rozstaw szyn i po prostu ich przebudowa na nasz rozstaw szyn jest niemożliwa albo bardzo trudna. Pozostałe wagony czekają na przywrócenie do ruchu. To jak Państwo widzą, tutaj stoi sobie cały łańcuch tych wagonów. One pierwotnie też wyglądały tak, jak te odstawione, czyli bez okien, zardzewiałe. W miarę możliwości to wszystko się przywraca do ruchu i będzie służyło. Pierwotnie, jak zaczęliśmy 20 lat temu jeździć, byliśmy po prostu tramwajem nad Chechło. Cały Bytom w niedzielę, w sobotę rano jechał nad wodę i po południu wracał. Turyści z innych regionów naszego województwa albo w ogóle z innych regionów Polski, to można było na palcach jednej ręki policzyć. W tym momencie sytuacja się odwróciła, ile dalej wozimy ludzi nad Chechło, to w tym momencie znaczna większość ludzi odwiedzających nas to są turyści z dalszych rejonów województwa i Polski, a na przykład w niedzielę na zwiedzaniach z przewodnikami, bo dobytomianie są rzadkością, tarnogórzanie troszeczkę częściej, ale to generalnie są ludzie z Częstochowy, Myszkowa, Zawiercia, Krakowa, a ostatnio mieliśmy też gości z Torunia, Gdańska czy Szczecina.